feel so extraordinary. Something's got a hold on. No witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, nie kto inny tylko Mr. Kozioł. W tym odcineczku, moi drodzy, wyjdziemy z tego cudownego banku, gdzie są cudowne złoża pieniążków i lecimy dalej do przodu. Tutaj była niezła bijatyka, kurczę, z tymi zarażonymi. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało później, bo jednak tutaj się, powiem wam, że zrespiły tak z dupy później, jak już chciałem wyjść. Zobaczymy. Dobra, czy wyjdziemy tą samą drogą? Chyba tak. Okej, okay, dobra, ale mamy strzelbę, także na pewno coś zyskaliśmy. Hej, gdybyś żyła w Starym Świecie, co kupiłabyś za tę forsę? Nie wiem. Może dużą farmę? Wiesz, teraz też możesz mieć farmę. Dobra, a co ty byś kupiła? Prom kosmiczny? Racja. Masz fazę na astronautów. Hej, to fajniejsze niż farma. Ale farma jest bardziej praktyczna. tak, jeżeli chodzi o... Cóż, mamy z tego strzelbę, więc nie było źle. Dobra, szukajmy benzyny. Dokładnie. Jeżeli chodzi o The Last of Us, tak, tylko na PlayStation. Jeżeli chodzi o grafikę, to ja to widzę w 2K, co nie? Wy to widzicie w 1080, ale naprawdę jest grafika sztosowa. Wycisnęli z tej gry naprawdę wszystko. Wszystko. Jak nie więcej. Pięknie to wygląda. Te wszystkie budowle, nie? Kurczę. I ten postapokaliptyczny świat, gdzie właśnie natura już przejmuje swoje. Ach, coś pięknego. Czy to bezpieczne? Nie wiem. Nic tutaj nie jest bezpieczne. Ale czekajcie, jak ja w sumie może... Nie no, nie wejdę tam. Ale... Dokładnie. Cały czas się... Aj, cały czas jestem przyzwyczajony do tego, żeby, wiecie, przyciskać analog i wtedy biegniecie szybciej. Aczkolwiek tutaj to tak nie działa. Eli biegnie swoim tempem i po prostu później możecie sobie kliknąć L1, żeby skoczyć kawałek dalej. A ja dalej nie wiem, o co tu chodzi. Więc co, nie będę teraz tego opowiadał, bo nie chcę po prostu też niszczyć odcinka na YouTubie. Aczkolwiek, no, polecam obejrzeć od początku do końca. A jeżeli wam się seria spodoba, to jak najbardziej z jedyneczki też będzie. Ale jeżeli chodzi o Joela, to była główna postać właśnie w jedynce. Okej. Okay. Powiem wam, że naprawdę przyjemnie się gra. Kartycka. Czy nie kartycka? Karteczka. Dokładnie. Doktor. Bystrość 100. Jestem ciekaw, czy będzie można później po prostu grać w te karty. To by było też dość ciekawe. Weźmiesz to? Dobra, okay. To chyba wszystko. I bardzo fajne są takie informacje. Okej, okay, czyli to mamy z głowy, możemy sobie lecieć dalej. Bank też już mieliśmy. Kwint, ale bez magii. Też tak myślałem, też tak myślałem. Ładnie to wygląda, naprawdę. Rety, spójrz na ten czołg. Wow. Myślałem, że to jest jakaś jaskinia, ale chyba raczej nie.
ile jeszcze odcinków nagrasz z tego? Słuchaj, dzisiaj to ja będę nagrywał cały dzień. Odcineczki. Tylko może będę zmieniał koszulkę, żeby wiesz, tak nie było takiej monotonności i tyle. Ale gra mi się naprawdę wybornie, także... Okej. Sek. Trochę smutne. Tylko wstęp przeczytajmy jak coś. Nigdy aż tak bardzo mnie nie kręciły te wszystkie opowiastki tutaj. Wolę bardziej podziwiać ten świat. Serio nie zejdę tędy. Ojej. Ten kucyk to nie płotka. No nie płotka. Centrum dystrybucji racji. W Bostonie były niesamowite kolejki. I było do bani. Oszalałabym. Sporo ludzi oszalało. Jelenie. Trochę mi to teraz przypomina film... Kurczę, wleciało mi z głowy. O rany. Jestem legendą. O, dokładnie. Te jelenie i na samym początek, nie? Sam. Tylko, że on to jechał sobie Ferrari, jak dobrze pamiętam. Albo Mustangiem chyba. Ty streamujesz na dwie platformy? Wiesz co, nie streamuję na dwie platformy, tylko po prostu nagrywam sobie ten... ten live'ik i po prostu z tego jest odcinek. Uuu, mamy złotą amunicję. Wybierz pistolet. Pistolet. Ej, ale przecież my... A, dobra, okej. Mieliśmy jeden pistolet, aczkolwiek dzięki temu, że tutaj znaleźliśmy... rewolwer, który tak naprawdę mamy od naszego cudownego Joela, to możemy sobie właśnie zmienić broń. Dziko trochę się czuję, zostawiając tak konia samemu, nie? Znaczy samego. Rany. Niezły rysunek. Not bad. Not bad, hehe. No wiem, ale są tacy, co streamują na dwie platformy, a później jeszcze z tego odcinki robią. Też mógłbym tak zrobić, aczkolwiek może jutro. Co sądzisz w ogóle o PS5? Na pewno kupię. Chyba nic już tu nie znajdziemy. Według mnie, jeżeli chodzi o PS5, kupię ją na 100%, nie? Dlatego, że... Dawno takiego nie widziałam. Ekskluzywy są mega mocne. Co tam masz? Czyżby amunicja? Karteczka. Chyba nic więcej tu nie ma. Masę zapatrzyłem jeszcze sprzęt epidemii. Powinniśmy tego sprawdzić, bleble. Tak, no i znaleźliśmy. mamy ten stolik i chyba w tym momencie już możemy sobie ulepszyć broń. Oczywiście, że rewolwer chyba będzie pierwszy. Kurczę, no w sumie do niego mam najwięcej amunicji na razie. Ulepszmy go, w sumie to jest rewolwer od... Sami wiecie kogo.
Szybkość przeładowania chyba by mi się bardziej przydała. A może stabilność? Hmm. 85%. Kupmy to. Dobra. Okej, ciekawe co nas spotka po drugiej stronie. Ten sklep muzyczny. Rany. Musiało tu kiedyś być świetnie. Wiesz co, jeżeli chodzi o tej zgon, to wątpię, żeby tak było. The Sick Habit. The Sick Habit. No, byłam blisko. Dobra, słuchałyśmy tego razem chyba ze 100 razy. Słuchałam tego tylko dlatego, że mi się podobałaś. Tak, bo jeżeli nie wiecie, to one są razem, teoretycznie. No, jeżeli chodzi o to, że zombiaczki są po prostu mocniejsze w nocy, raczej tak nie jest, aczkolwiek nie wiem, bo jeszcze nie doszedłem do momentu, gdzie właśnie była noc. Także możliwe, że tak będzie, aczkolwiek nie wiem. Ale raczej nie. I szufladka. Kolejna karta. Bardzo mi to się podoba, bo jednak te wszystkie znajdźki nie są jakoś poukrywane mega, mega mocno. A jak była ta śnieżyca nocą? No tak, aczkolwiek wiesz co, nie walczyliśmy, znaczy nie, no tam nie było takiej śnieżycy, znaczy nie było to nocą na pewno. Takiej fest śnieżycy. Ta śnieżyca była rankiem w sumie. Znaczy nie rankiem, tylko jakoś tak po prostu. W dzień. Hehehe. Śrubecki. Czy ja mogę tam wejść? To jest dobre pytanie. Nie, Eli. Oh my goodness. To nie wyszło. Nie no, spoko, że ty sobie tam tędy weszłaś, nie? Super. Okej. Dobra, chyba wszystko. Gitara. Wow. No. Cytuję Joela. Nic. O rany. Całkiem ładnie brzmi, to nic, wiesz?
No, rany. Tak. No nie! Ej, no nie! Ej, ja mam tu grać? Ja nie wiem jak, no. No dobra, okej. Okay. Myślałem, że nie będę miał podpowiedzi. To by było strasznie creepy. Mogłaś mnie pocałować. Chciałam. Ja też. Dobra. Musimy się ruszać. Tak. Okej. Okay. Sądzę, że w pewnych momentach i w pewnych miejscach będą właśnie gitary. I Ellie właśnie dzięki temu będzie po prostu też się uczyła dalej grać to, co nauczył ją właśnie Joel. I znaczy będzie kontynuowała to, co nauczył ją Joel. Nie no, ale powiem ci, że zawsze miło i przyjemnie ogląda się twoje streamy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Hop, siup. A mi miło, że mnie oglądacie. Naprawdę. O, ej, możemy sobie wytworzyć Mołotowa. Tylko nie wiem, czy nam teraz będzie potrzebny. Okej, znaki zapytania są. A, i teraz mamy też znacznik tego naszego super miejsca do przetwarzania różnych rzeczy. Znaczy do ulepszania. Dobra, sprawdźmy jeszcze coś jest może na dole i wejdźmy sobie tam tymi drzwiami. A nie, to wtedy wejdziemy sobie po prostu na dół. No ale widać, to no takie studio muzyczne w sumie. Spoko. Dawno nie było zarażonych. No, jest kuń. Siądźmy na kunia. Tam nas nie było. Może będziemy mogli wejść jakoś tędy, czy nie? Nie, raczej nie. Dobra, to lećmy do przodu po prostu.
Okej, okay, dalej droga prowadzi tam, aczkolwiek może będziemy mogli wejść do tej szkoły. Chyba ten gmach sądu. Skąd wiesz? A, to sąd jest. Widzisz ten napis? Ten na budynku? Sąd? Tak, tak, dobra, okej. Okay. Nieważne. Warto było spróbować. Szukajmy. Czy ze spokojnie jest? Dokładnie. Sądzę, że jak wejdziemy do sądu, to zacznie się dziać. Albo i nie. Tam jest chyba jakieś wejście. Słyszysz to? Tak, słyszę. Zarażenie. To dochodzi z sądu. No to jazda. Na szczęście on nas nie widzi. Znaczy, używa echolokacji, także można nas wykryć. Aczkolwiek jeżeli będziemy dość cicho, to nas nie znajdzie. Okej, tu jest jeszcze jeden. A nawet więcej. Okej, skrytobójstwa są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Są takie, no, automatyczne w sumie. Tylko wystarczy dobrze podejść. Nie wiem, czy ten klikacz mnie nie wykryje, jak do niego podejdę. Może nie, w sumie jest odwrócony. Dobra, jest super. Okej. Dobra. To wszyscy? To wszyscy chyba. Okej. To wszystko? Nic nie słyszę. Szukajmy paliwa. Ta. No, dobra. Było zasiadać w ławie. Pewnie śmiesznie. Siadało się, patrzyło na dowody, próbowało ocenić, czy ktoś kłamie. Wystarczyłoby mi 5 minut i nóż. Zaraz bym wiedziała, czy kręci. No, okej, okay, spoko. 5 minut i nóż. Całkiem sprawnie to poszło. Możemy sobie zrobić coś na 100%. Niekoniecznie chodzi mi o mapę. Może jednego mołotowa i jedną apteczkę? Tak optymalnie. Dobra.
Tapsy. Okej, okay, w ogóle szybkość w trybie nasłuchiwania. Okej, okay, jest jeszcze szybsza. Dobra, 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 dobra. Oczywiście jak najbardziej, pewnie kiedyś jakoś to pominąłem po prostu. Szybkość korzystania z apteczki jak najbardziej się przyda. Dobra, no trochę olałem sprawę, ale dobrze, że to w tym momencie już zrobiliśmy. Okej, okay, dobra, to są już te karty. No faktycznie, teraz poruszam się dość szybciej. Dobra. Ej, pomożesz? Idę. Raczej. W sądzie? Nie. Chcesz powiedzieć, że w Bostonie nigdy nie nabroiłaś? No, zdarzało się. Ale nigdy nie wylądowałam w sądzie. Raczej stąd nie wyjdziemy. W ten sposób, co wyszliśmy. Jest i parking. Tam jest benzyna, prawda? Tak, według notatki. To na co czekamy? Okej. Okay. No jeszcze sobie przeszukajmy to miejsce. Aha, okej, okay. Spoko. Dla cichej większości. Spoko. Tworzenie ulepszenia broni białej? No, w sumie spoko. Chociaż jeszcze nie spotkałem żadnej broni białej, ale zróbmy to sobie, bo coś czuję, że zaraz się zacznie pojawiać. To może się przydać. Okej. No i? Typ był dowódcą Fedry czy coś. Przegrywali z WLF i próbowali uciec. Jak duża jest WLF, skoro pokonali wojskowych? Przy takiej zaciętości nie liczy się liczebność. Musimy uważać. Musimy być ostrożne. Dobra, Jessie. Kod 860722. Nie wiem, czy tego sobie nie zapisać, kurczę, bo to może się przydać. Za chwilę wracam. No i jestem, ze swoim zeszycikiem. Pyk, pyk. Zeszyt mądrości, co? Osiem, sześć, zero, siedem, dwa, dwa. Nie wiem, gdzie tą skrytkę spotkamy i nie wiem, czy Eli to zapisze. Także lepiej zapiszę samemu. Jedyne co się widzi. Nie, wiesz co, wódka się liczy na wojnie. Dajesz żołnierzowi wódkę i jest cito. I robi co chce. Ty. Czytaj.
stara lista zadań. Przemyt, działalność terrorystyczna. Okej. Dobra, moi drodzy. Mamy już 30 minut tutaj na liczniku. Także około tyle mniej więcej zajmujesz ten odcineczek. Także tym, którzy oglądają na YouTubie, dziękuję bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić oczywiście łapencję w górę. I tu jest sejfik. Ue, dobra, no to jazda. To jeszcze tak na samym końcu otworzymy. Jak zwykle. Niby chcę kończyć, a tutaj coś się pojawia, nie? Śmiesznie. Osiem, sześć, zero, siedem. Pyk. Okej. Tapsy. Alkohol. Także będzie niezła zabawa. Dobra, dziękuję bardzo. YouTube'owa widownio, do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym oczywiście odcineczku z The Last of Us Part 2. Yeah.